Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy na płaskowyżu Altus, obok katakumb Windham. I cóż, będzie to dosyć ciekawa przygoda, gdyż podczas mojej ostatniej, łącznie ponad dwutygodniowej przerwy, dowiedziałem się sporo, jeśli chodzi o parę aspektów. Jakich konkretnie? Zaraz postaram się powiedzieć. Ale zanim coś, to pozwólcie, że odpalę to miejsce łaski i no, na spokojnie załatwimy wszystko. A więc, zaczynając od najprostszej strony, dowiedziałem się, że jeśli chodzi o Malenie, której ciągle poszukiwałem od ostatnich kilku odcinków, tam przynajmniej kilka odcinków wstecz, powinienem jej odpuścić, przynajmniej na chwilę, bo ponoć zdaniem jednego znajomego i jednocześnie gościa, który mnie dosyć dobrze ogląda, jest na póki co poza moim zasięgiem, więc jej, czy coś. Przynajmniej wiem po prostu, że nie muszę się przejmować, że tak już dawno, dawno ją spotkałem, a nadal jej nie widzę. I czy w sumie jest coś jeszcze do dodania w tej kwestii? W sumie, jak tak teraz myślę, to chyba nie. Chyba to tyle, więc no. Na Malenie przejdzie jeszcze czas. Jeśli tylko dowiem się, gdzie jest i jak do niej dotrzeć. I no. A druga sprawa w sumie to dzięki tej samej też osobie dostałem kilka nowych nakierowań do tego, co robić i jak robić, więc no, jej, dzięki ci gościu, jesteś super po prostu. Ale tak, oraz ostatnia kwestia, którą też chciałem poruszyć, to to, że w sumie to akurat ktoś inny mi podpowiedział i jest to delikatny spoiler, ale był na moją prośbę po prostu, bo sądziłem, że sam do tego nie dojdę i powiem wam szczerze, że sam do tej sprawy nie doszedł. Więc tak, ogólnie mówiąc, dzisiaj idziemy po dwie bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy, z czego jedna jest mniej więcej na tej trasie, którą teraz przełażę, a druga, powiedzmy, że jest niedostępna, jeśli nie przejdę tą trasą, którą lezę teraz. Więc więcej nie powiem, ale no, mam nadzieję, że w tym odcinku już to będę mógł pokazać, a póki co właśnie zwiedzamy nowe miejsce, które poza tym, że wiem, że jest tutaj coś właśnie cennego, czego powinienem szukać, to totalnie nie wiem, co będzie skrywać, więc idziemy dzisiaj z moim złoto-srebrnym mieczykiem. I tak, pieczara kipiących wód. Jakaś jest skinka. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy powinienem cieszyć, czy martwić. Jeden grzyb w sumie dla mnie. Ale jedyne w sumie, co powinienem powiedzieć, to to, że tak, idąc tutaj, jestem prawie pewien, że polazłem mnie tam, gdzie trzeba i zajmuję się nie tym, co trzeba. Więc no, brawo ja. Mam ustalony cel i tak już w nim gubię. Ale no, chwilowo się nie przejmujmy. I tak, idźmy przed siebie, cieszmy się życiem, czy coś. I miejmy nadzieję, że tak, no, odnajdę, czego mi trzeba. Gdzieś nie zostanę zatruty, bo chyba nie mam mojego odkażającego tego. Odkażającego ognia. Okej, okej, jakieś grzyby. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ale uznajmy, że może raczej mi się to nie podoba. I w sumie jak walczymy z czymś takim, to może lepszym wyborem będzie moja kosa. Nie, nie jest lepszym wyborem, jak jest to niewiele. A może w takim wypadku to. A niestety duży ciężar. Może kosa, jeśli zostanie wymieniona, to będę miał lekki, czy przepraszam, średni. Nie, z kosą też. Więc dobra, jeśli tak to ma wyglądać, to po prostu pozbądźmy się tego, tym co mamy i skoro trzeba, to tak wymienię to na to oczywiście. No i mieczyk teraz też wymienię, powinien być spokój. Oczywiście. I ogólnie mówiąc, tak, wiem, że przed chwilą mówiłem, że nie będę, że dzisiaj będę władał tamtym mieczykiem, ale jak widzę tu gluty, to żal by było nie brać miecza, który jest ognisty. W szczególności, że no, jak widać, ogień jest dużo skuteczniejszy przeciwko glutom takim jak te. Więc no, chociaż raz zrobię coś porządnego. A teraz w sumie co dalej z tym wszystkim, poza tym, że daje się zatruwać.
Może powinniśmy tutaj w sumie połazić, poszukać czegoś. I tak, jak już mówiłem, jestem świadom, że to, co tutaj teraz robię, jest totalnie niezwiązane z tym, co chciałem robić. Przynajmniej oryginalnie. Ale no cóż, poradzę. Jak już tak jest, niech tak będzie. I teraz bieguny neutralizujące i chroniące. Okej. Czyli w ostateczności jestem z tymi pigułkami się podratować. Ja chyba będę musiał nawet. Tak, zdecydowanie będę musiał. Więc tak, za chwilę to zrobimy, tylko najpierw się pozbądźmy tych wrogów. I w sumie sprawdzę najpierw jedną rzecz. Bo mam nadal oba elementy regeneracyjne. Okej, czyli podwójna regeneracja kontruje zatrucie. Dobra. To jednak nie jest aż tak źle. Czyli jedyne, czym musisz przyjmować tak naprawdę, to zgnilizną. Jako, że no, teraz coś sam sobie udowodniłem, że takie podwójne leczenie, powtórzę, neutralizuje zatrucie. Czyli w sumie tutaj też nawiążę do znienawidzonej przez większość fanów właśnie Soulsborne gry, Dark Souls 2. Tam, ogólnie mówiąc, był podobny trik, polegający na tym, że jeśli było się zatrutym, zarzucało się, dokładnie mówiąc, dwa, jeśli nie podstawowe, to jest istotne, podstawowe kryształy życia, czyli takie, jak nawet powiedzieć, zużywalne przedmiociki dodatkowe leczące, które trochę w swoim tym działaniu przypominały ziółka z Demon Souls. A tak, brało się dwa takie. Musiały być podstawowe, bo te podstawowe leczyły najwolniej, jeśli się nie mylę. I właśnie dwa takie potrafiły w większości przypadków, przy czym podkreślam w większości, bo były wyjątki, w których tak nie było. Ale tak, ogólnie potrafiły właśnie, powiedzmy, zneutralizować to, co by trucizna zrobiła. Czasami w nielicznych momentach to mogę powiedzieć, że chyba trzeba było zażyć 3, może 4. Ale ogólnie tak, te podwójne właśnie efekty lecznicze wyrównywały to, co właśnie daje trucizna. I widzę, że tu jest podobnie pod tym względem, co... No, ciekawe po prostu dla tych, którzy wiedzą i znają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie znają, to w sumie bez różnicy. Ale tak... Fajnie, że po prostu zachowali takie... Ciężko mi to nazwać. Jakieś takie... zasady. Dawne. I wiem, że prawdopodobnie jest to całkowicie przypadkowy zabieg. Nikt tego nie planował jakoś tak bardziej. Ale no, ja i tak będę się z tego cieszył i to wychwalał, bo jestem sobą. A wiecie, jak to ze mną bywa. Ale dobra, zatrucie zaraz się skończy, więc... Cokolwiek tu się dzieje, to musimy się pośpieszyć, żeby to odkryć, odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Kondolem się zastanawia, jak tam wyżej wejść. No cóż, może będziemy mieć odpowiedź później. A póki co... Chyba trzeba zaskoczyć głębiej. Nadal łażąc po truciznach. Okej. Może tym razem uda mi się nie dać się zatrucić. Byłoby na pewno zadowalające. Ale nie liczę na to jakoś bardzo. Bo po prostu, wiecie, znam swoje predyspozycje, swój poziom nieogarniania, lamy i tak dalej. I w sumie niepotrzebnie poluję na te szczurki, przecież mam pochodnie antyzwierzęcą. Więc no, nawet jeśli są to w teorii, podkreślam w teorii, bo w praktyce nie wiadomo, jak to będzie, nie powinny być dla mnie agresywne. I tak, tu byłem, tam nie zajrzałem jeszcze. Za chwilę, ale jeszcze nie teraz. Najpierw mam ważniejsze rzeczy do sprawdzenia. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. W sumie nie wiem, przez co za chwilę. O, już się zgubiłem w tym, co chciałem mówić. A, że znam truciznę i tak dalej. Dobra. Teraz przetestuję w praktyce to zaklęcie. A, czyli byli za nisko, żeby ich to trafiło. Trochę to smutne, nie zwróciłem uwagi po prostu na numerki. Ale tak, trucizna niestety weszła. O, nie. Muszę teraz to schować i spróbować w ten sposób. Tak,
jak już tu jestem, to warto się bawić po prostu wszystkim, co daje mi przewagę. I teraz tak jeszcze szybko to, żeby wyrównać spadki i grzybowy ciało, grzybowe ręce, grzybowe nogi i tym podobne, wiesz co, chyba mamy, będę się to sprawdzić, ale wydaje mi się, że mamy grzyby na ciało, które można sobie ubrać. Chyba. A gdzie to jest? Obrony już z wielkimi rogami. A tak. Okej. Okej. O. Piękne, po prostu piękne. W sumie nawet mogę to ubrać na chwilę, żebyście się pocieszyli czy coś, że jestem teraz grzybem. Ale wiecie, jak to będzie wyglądało mniej więcej, więc powiedzmy, że tak. Może jak będę zmienił ubranko, to wtedy sobie to wezmę, ale na razie jeszcze chcę być ubrany jako D. Znam też jako D. I w sumie no, a gdzie jest moja czapka? Jestem ślepy, czy tej czapki nie mam magicznie teraz? Nie, chyba naprawdę oślepłem, bo jej nie widzę. A, jest, dobra. Po prostu jakoś tak. Póki co jest chyba naprawdę najlepsze ubranie do mojej postaci. Głównie dlatego, że ta zbroja jest w miarę lekka, daje też dobre obrony i no. Po prostu jakoś takim lubię. Znaczy to też może być kwestia tego, że lubię postać samego D. Przynajmniej tego jednego, którego miałem okazję trochę poznać, bo ten drugi to. W sumie niewiele o nim wiem. Jeszcze niż spadek, nie wiem, czy się z tego powinienem cieszyć, czy martwić. Ale zanim coś, co nie ma tu nic. I tam dalej pewnie też nic nie będzie, więc no za wiele tu mi nie pozostało, chociaż ta statuetka mnie trochę niepokoi. No ale dobra, lezim. I zobaczymy, co tam się stanie się. Chyba tylko, że to już jest 12 minuta odcinka, a ja nadal łażę nie tam, gdzie trzeba. Się skupiam na jakimś zwiedzaniu dziwnych miejsc, zamiast pójść i zrobić to, co sobie zaplanowałem. Wiem, że smutne i wiem, że dziwne, ale to cały ja. A mimo to, że to cały ja, to jeśli mam być szczery, nadal do tego nie przywykłem, że tak potrafię robić. I robię tak przez swoje własne rozproszeniem. Ale tak. Szczurek, który na szczęście jest niegroźny. Złoty runu 6. Może kiedyś się przyda. A póki co idziemy dalej. I w sumie co? Mamy mecha i mamy złotą mgłę, która mi się nie podoba. Członek klanu z gnilizny? Okej, nie bije to za dużo, może. Dobra, jest ich dwóch, to jest jedna przewaga. I zarazem największa. Dobra, ale za co? Dobra, są słabi. Jestem w stanie ich bez problemu pokonać. I właśnie teraz, jak ich w sumie widzę, zapomniałem sobie o jednej rzeczy. Bardzo interesującej rzeczy, przede wszystkim. Radość klanu z gnilizny? Ale tak, tym się zajmiemy za chwilę. Zanim to tu jednak... Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Chyba mniejsza z tym, już chyba zapomniałem co więcej. Więc tak, zobaczymy, co, czym jest radość klanu z gnilizny. Zwiększa siłę ataku, jeśli pobliżu ktoś do stolu dotknięty zatruciem lub z gnilizną. Okej. Ale tak, teraz kiedy pamiętam, to w sumie. Albo nie. To jest coś istotnego, ale w sumie. Na razie się tym nie przejmujmy. Ogarnie się to później. Jak już... jak to się nazywa, będę... Tak, lazł w tamte tereny. A póki co... Czemu tutaj? Mógłbym tam przecież... Nie mam? Chwila, tam nie było miejsca łaski? Albo tam nie było miejsca łaski, albo byłem takim jałpem, że nawet tam nie siadłem.
No mniejsza z tym. A tak czy siak teraz, co chciałem powiedzieć. Toż właśnie mam do załatwienia co najmniej jedną sprawę w Kelid. Ale, i to najważniejsze, może być ich więcej. Bo to też coś, co się dowiedziałem za sprawą tego samego gościa, co w sumie prawie wszystkiego, co mówiłem w dzisiejszym odcinku. I no, ogólnie mówiąc, ponoć jest tam jeszcze co najmniej parę zaklęć, które powinienem podnieść. Chciałem w sumie zaklęć, ja ci powinien powiedzieć inkantacji albo cudów, jak zwał, tak zwał. I to nie tak, że powinien podnieść, bo to jest coś ważnego, tylko to jest dosłownie tak, że zapomniałem i chciałem w sumie nie tyle zapomniałem, co ich nie znalazłem. A po prostu, sądząc po tym, jak bardzo chcę mieć wszystkie zebrane, no to kolega powiedział mi tyle, że słuchaj, tam jeszcze poszukaj. Teraz uwaga. A, okej. To jest w takim miejscu? Nie skojarzyłbym tego. Ale dobra. Dobra. Jeśli to jest takie miejsce, to dobra. No ale wracając, lecimy dalej. Łapię pochodnie w dwie łapy. I chociaż jest dużo wrogów, których z chęcią bym pobił, to mam właśnie tu ważniejszą rzecz. I tak, żeby nie było, mam ją to, czego szukam w sumie w zaznaczonym mapie. Pokazuję to bardziej tamten kierunek, ale właśnie dlatego też biegnę tutaj. Ale wracając, zaznaczyłem to po prostu na bazie tego, co mi mniej więcej pokazał na tym gościu. I tak, tajemniczy lag. Okej, ognioodporne suszone wątroby. Może się przydadzą kiedyś. Ale tak, co to chciałem dalej mówić? Celowo to zaznaczyłem, jak tylko po prostu siadłem do Eldena. Po to, żeby właśnie zapomnieć, że to muszę zrobić. Co tam jest konkretnie, wiem. Gdzie to konkretnie zlokalizować, wiem tylko tyle, co na mapie jest pokazane. I co dalej z tym zrobić, też wiem. Przy czym podkreślam, to jest krańc kipiących wód. Ciekawa sprawa. No ale dobra, kontynuując, co chciałem powiedzieć. A to wszystko tylko dlatego, że po prostu lubię odkrywać różne rzeczy, szukać, eksplorować i tak dalej, ale brakuje mi słów tak teraz na to jedno coś. Pozwólcie, że trochę pomyślę, jakby to najlepiej określić, żeby to miało sensownie. Jak rozwiązać, powiedzmy, tą zagadkę, tę zagadkę. Zrozumieć, co trzeba zrobić w tym miejscu, jednym konkretnym, w którym byliśmy niedawno. To sam bym chyba nigdy nie wpadł. Ale mniejsza. Znowu się rozpraszam tym wszystkim. Idę gdzieś, gdzie w teorii powinienem. Przy okazji jesteśmy teraz w takim bardziej przyjaznym miejscu, bym to określił, więc możemy chyba wrócić do naszych dawnych talizmanów. Nie przejmując się niczym innym. Oj, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Okej. Tak się bawimy? Dobra. Aha, jeszcze na plecy ktoś musi mi wskoczyć, no oczywiście. I lagi. No, nie potraficie na równych siłach walczyć. Oczywiście, że nie potraficie. Więc jak wy nie potraficie, to ja też będę używał wszystkich swoich trików, nawet jeśli bym nie chciał. Typu... A nie, nie wiem, czy tutaj nawet się da robić, uderzenie w plecy. Ja się wiem, że niektórym przeciwnikom się da, ale... Wiecie, nie wiem, czy wszystkim można. Dobra, wykończymy włócznię błyskawic, tak... dla klasyki. Mhm. Jest dead. Super. Piekielny... Postarał prałata? Co? Piekielny postarał prałata. To jest chyba jego broń, ale... Olbrzymia broń. Siła, zręczność. Olbrzymi młot z widniącymi na nim rozszarowymi płomieniami broń prałatów dowodzących ognistymi mechami. Jego waga podkreśla znaczenie ich służby. Okej. Więc tak, wiem, że nadal nie jest to, po co przybyłem i nie jest to, co chciałem zrobić, ale
No, mówiąc całkiem szczerze, to teraz bardziej chcę właśnie sobie pozwiedzać i samemu się pobawić w różne rzeczy. Kapitan Syp, nasza 7, od razu zobaczymy. Zanim będę robił coś, co wiem, jak zrobić i co zostało mi powiedziane. Bo po prostu najprościej w świecie. Lubię garnek ognia olbrzymów. Okej, okay, zaraz zobaczę. Samemu odkrywać, jak już muszę mieć coś podane na tacy, to no, nie jest najlepiej. Teraz ognisty grzywy, a to jakiś ognisty kwiat. I ten jeszcze trochę olbrzymów, to jest jakiś. Zużywa punkty skupienia. Wiecie, to jest chyba jeden z potężniejszych już tych garnków. Na wszystko by na to wskazywało. Ach, żośni głupcy. Nigdy mnie nie znajdą. Będę się toczył we wszystko, rzecz jasna. Trzeba będzie, to coś nawet uderza. Ale tak... Nie mam zamiaru, żeby, wiecie, też super szczególnie szukać tego głosu. Najpierw chcę pozwiedzać to miejsce po prostu. Chociaż... O, tutaj coś jest? Jest. Amulet ognistego skorpiona, to akurat wiemy, jak działa i co to jest. Hehe, przeżyję, obiecuję. Niebawem wrócę do wulkanicznego dworu. Dobra, dobra. Ale to nadal nie jest to... Ktoś tutaj jest. Nie wiem gdzie, ale ja muszę tego kogoś odnaleźć. Czuję, że to po prostu jest w moim obowiązku. Mam przekazać z jakąś magmę. I tak, czy tu coś więcej jest? Chyba nie. Dziwne. Dziwne. Ja jestem pewien, że coś tu więcej musi być. To nie może być tylko tyle. Zamki zawsze, nawet najmniejsze, miały coś ze sobą. A tutaj... W sumie tyle? Nie. Wydaje mi się, że coś tutaj ostro pomijam. Konsekwencje na murach. Wszystko. W ogóle. No cóż, jednak ze względu na powagę sytuacji, że mam jeszcze właśnie dużo do zrobienia, takich odgórnie zaplanowanych rzeczy i też to, że nie chcę po prostu siedzieć i was zamęczać tym, w szczególności po tak długiej przerwie, kiedy niektórzy z was mogą chcieć działania, akcji, wydarzeń, a nie siedzenia w zamku, to tak wyjątkowo odpuszczę sobie nasze poszukiwań. Nie! Nie wierzę. Nie wierzę, że zrobię tyle głupot. Ale tak, a tu jest jakiś kolejny przeciwnik z ciekawą bronią, którą może z chęcią bym przyjął. I da się ją przyjąć. Niestety, jak zapewne możecie się spodziewać, nie każdą broń przeciwnika da się mieć. Z największym smutkiem, ale no. Ja jestem w stanie to też zrozumieć, że niektóre bronie można byłoby... Znaczy, może nie tyle, co można by było, co ciężko byłoby zaprojektować. I w sumie przypomniałem sobie jeszcze o kolejnej rzeczy, teraz jak widziałem... A nabijające się krwawienie na mnie, której zapomniałem podnieść, a którą już dawno, dawno temu odkryłem na mojej drugiej postaci, najłatwiej to mówić w ten sposób, więc tak... No sobie szarcujecie. Tylko tego dziadostwa jeszcze tu brakowało. Jest to kolejna inkantacja, od razu powiem. Nic jakiegoś wyjątkowo, jak to najlepiej określić, potrzebnego, tak, potrzebnego chyba najlepszym słowem w tym momencie, ale zdecydowanie jest to coś, co mogłoby się kiedyś okazać, no, co najmniej ratujące sytuacje, więc chociaż, jak mówię, nie uważam tego za super potrzebne, tak, pójdziemy po to też wcześniej czy później. No, bez przesady, czy on będzie zawsze był takie uderzenie, kiedy tylko chce rzucić czar? No bez przesady, czy wy to widzicie? I teraz nie mogę rzucić rzeczywiście, bo jedna błyskawica się uwolniła. Z tego, że to tylko połowa czaru. Dobra, chyba będzie tu śmierć.
No, zdecydowanie będzie to śmierć. Który, no nie ukrywam, nie chciałbym. Ja najchętniej bym po prostu, wiecie, tutaj pokazał mu, że ja tu rządzę i go ubił bezproblemowo. No ale jeśli on będzie tak ciągle szarżował, to ja nie mam szans nawet do niego dojść. Więc, dobra. Starczy nam tych czarów. Pora zainteresować się czymś ważniejszym. Podstawową włócznią błyskawic. Teraz swoją drogą też zdaniem tego znajomego i ponoć wielu serwisów internetowych jest najlepszą inkantacją ofensywną. Wiecie, nie mnie to oceniać. Ja powiem tylko tyle, że ją lubię i no niejednokrotnie uratowała mi sytuację. Bo jest tania, łatwa do korzystania, na pewno łatwiejsza od większości rzeczy. I tak, no nie będę narzekał. Przecież też nie będę mówił, tak, jest najlepsza. Nie, nie jest najlepsza. To nie w mojej domenie jest oceniać takie rzeczy. Zresztą jak mówiłem, ja jestem jopem, który możliwe, że nawet nadużywa jej. I pewnie jakieś 90% inkantacji nawet nie zna. Dobra, teraz możemy... Okej. Przewróciłem go. Może uda się wrzucić? Tak i tak. Dobra. 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 Będzie pokonany. Będzie pokonany. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. I jeszcze przez przypadek użyłem mocy mojej kosy. Kolejne serce smoka. Nowa smocza moc jest dostępna w katedrze smoczej komunii. Powiedziałbym jej, tylko... No nie powiem, bo w sumie... Na co mi to? Tak, czy jak w sumie, no... Jedyne co mogę powiedzieć, to dzięki. Okej. Okej. Złoty run. A za daleko, czy nie można na koniu? Pewnie nie można na koniu. Nie, jakbym się to nie spodziewał, ale okej. Okay. More than lukewarm here. I won't be able to temper my body such that it'll never crack again. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Here lieth the flame of ruin, which ever burning. Okay, ponad chmurami na wschodzie. Okay. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds. Dobra, dobra. Wschód. Ponad chmurami na wschodzie, czyli co? Gdzieś tutaj? Nie, przepraszam, to jest zachód. No tak, gdzieś tutaj. No tak, szczyty gigantów, tylko... No, to... Nadal nie wiem, jak się tam dostać. Chociaż właśnie, a propos tego wszystkiego, tutaj też mogę zdać taki sekrecik, że prawdopodobnie... nie do końca wiem, czy to zaprowadzi mnie do szczytów i tak dalej, ale... Powinienem poszukać mostu... otoczeniu Morgotha. Ponoć nie będę tego żałował. Więc tak, poszukamy tego mosta, ale to później, na razie. No, jak mówiłem, mam ważniejsze sprawy, które mam nadzieję szybko uda się załatwić. To nawet nie chodzi mi o sprawy takie jak to tutaj, żeby zbierać te runy z grobów. Co to nie.
Nie, nie, zdecydowanie nie. Ja szukam tutaj naprawdę poważnych rzeczy. I... czy oni są w stanie to rozwalić? A jeśli tak, to w jaki sposób? Bo w sumie... mam wielu wrogów. Jak na razie żaden chyba nie mógł tego zrobić, bo nie są aż tak wystarczająco duzi. Zawsze mi się wydawało, że żeby to rozwalać, trzeba dużych wrogów. Mhm. No, przynajmniej wiecie, tak mi się wydawało. Może później poszukam informacji, jak to rozwalić. Dawaj, 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 no dawajcie. Dobra, tych dwóch wyeliminuję. A ty, mój drogi, proszę, uderz. Uderz, uderz, uderz. Ale w posąg. Nie. Nie jesteś w stanie. No niestety. Dobra, w takim wypadku chyba najlepiej będzie, jeśli pojedziemy dalej, tylko... o, nie wiem gdzie konkretnie, poza tym, że widzę tu jakieś chałupy. A gdzie chałupy, tam często miejsce łaski. Topa pustelnika. Okej. Okay. Co tu mamy? Smagająca... nie, zmącona magma. Okej. Okay. Zmącona magma to jest jakiś przedmiocik, czy co? W sumie pewien, że mnie jest... jakiś materiał? Nie, chyba nie. Przedmiot tutaj też nie? Co, zaklęcie? Tak, zmocona magia. Magma. Meh. Nie potrzebuję takich rzeczy. A teraz jeszcze przekaz na spokojnie, gdzie my jesteśmy. Ciekawe miejsce. W sumie stąd może uda się dostać tam. Tak? Może. Mniejsze jednak z tym. Na razie po prostu jedźmy. Z nadzieją na to, że coś się uda zrobić. Cokolwiek. Mamy naszego olbrzymiego stwora, który może to rozwali. Okej. Okay. Mógłbym iść dalej. Ale nie odpuszczę tego, no jak widzę niedźwiedzia, z którymi podkreślam, nadal nie walczyłem i nie umiem walczyć. No to aż żal byłoby go nie podciągnąć pod tamto. Okej, okay, nie bije aż tak dużo chyba. Chociaż to zasługa poniekąd mojego wierzchowca. Dobra, i dziękujemy. Co my tu mamy? Kamień Kowalski 6 razy 3. Ja w sumie nie pamiętam, jak to jest z szóstkami u nas obecnie. Czy mam pod dostatkiem szóstek, czy mam nieskończone szóstki, czy jak? Ale jakby było, nie było i tak dzięki. Nie! Nie! Nie wierzę. Jak wiele odcinków wytrwałem na tej jednej runie? Chyba są dwa albo trzy. Ale musiałem. Musiałem po prostu zrobić. No cóż... ile miałem tego? 8. No to aktywujemy ponownie najlepszy run, jaki mamy póki co. Czyli tego Godrika. Cieszmy się z tego, że mam zapas. No i jedźmy dalej. Czemu w sumie dalej, z powrotem. Przy czym najpierw chcę odzyskać moje 100 coś tysięcy runów. A później pomyślimy, co i jak z resztą. Chociaż z tego, co mi się wydaje się, to chyba jedziemy idealnie, tak jakbym potrzebował. Jak mówiłem, znam miejsce mniej więcej na mapie, ale nie znam totalnie trasy, ani czego szukać. Nawet nie wiem, czy w pobliżu jest jakieś miejsce łaski, czy nie. Po prostu wiem, że tam muszę się udać w to miejsce na mapie, mniej więcej. Ja mówię mniej więcej, bo no, jak ze wszystkim, u mnie trzeba brać to z dozą. Zlamienia, nieogarniania i tym podobnych. Więc tak, jedziemy. Jedziemy szukając szczęścia. I mamy już 34 minuty odcinka, co mówi mniej więcej tyle, że tak, powinienem się pośpieszyć, jeśli chcę to zrobić. Bo to, że pierwszy krok w teorii jest już blisko, nie oznacza, że drugi krok będzie równie łatwy do osiągnięcia i tym podobne. Myślę, że mam tutaj żuczka, który nie wiem jak działa, ale lepiej go upolować. I kolejna chałupa. Kolejna chałupa. Ja, czy da się do niej wleść?
Pewnie niekoniecznie, ale jest miejsce łaski. Przeparzę myślnika. Okej. Miło wiedzieć przynajmniej, gdzie jesteśmy. A teraz tak, tu. Co to za niewielki skarb w sumie. Wiem, że też przez drogą trochę niewyraźnie mówię, ale no. Powiedzmy, że no, jako że niedawno wróciłem, to no. Za dużo no. Ale ogólnie nie jestem jeszcze aż tak rozgrzany. I mam nową kuszę. Mhm. Dobra. Zobaczmy, dokąd to wszystko prowadzi. Okej, myślę, że jak wróciłem z tego całego wyjazdu i tak dalej, to uda się mieć spokój z domownikami, ale nie. Musieli przeszkodzić, musieli przerwać. Nie, żebym narzekał, to bo przerwany temat jest dosłownie kilkuminutowe, nie tak jak potrafią kilkugodzinne. Ale nadal. I wiem, teraz jesteśmy? W sumie nie wiem, ale odosobniona wioska. Czy płomienie będą ich uspokajać, czy nie? Nie. Na nich ognie nie działają. A to znaczy mniej więcej tyle, że musimy się ich pozbyć czym prędzej. Pewnie będę się oszczędzał. Nie, będę się oszczędzał. Nie ma co się aż tak męczyć. Z wezwaniem czegoś, czego nawet nie mogę wezwać, przez to, że mi ciągle przerywają. Tak, wiem, że trochę na brute force'a to robię, ale... No... Szczerze, po prostu nie chcę mi się teraz myśleć i chcę się jak najszybciej ich pozbyć, żeby móc iść dalej. My to tak mówię jeszcze zastanawiać, co jest lepsze, to kosa, czy... Nie, na kosa zdecydowanie więcej bije. Nadal podkreślam jedną bardzo ważną informację. Nieważne, co się stanie, kosa jako pierwsza dostaje dziesiątkę. Ja wiem, że często o tym mówię. Krawasze błędnego czarodzieja, buty błędnego czarodzieja, szczyta błędnego czarodzieja przerobiona. A, okej. Okay. Jestem też prawie pewien, że w krytycznym momencie o tym zapomnę. Ale tak, no... To jest pierwsza broń, która mnie, można powiedzieć, uratowała w jednym momencie. Pamiętacie te felarne... Te okropne, tak najłatwiej to będzie powiedzieć, skoki. Po których stwierdziłem, że nie ma przebaczy, muszę to mieć. Nawet jeśli no. Co to chciałem w sumie? Teraz mi brakuje słów trochę. Nawet jeśli ta broń okaże się nie najlepsza. Okej, zaraz tu zginę, bo za dużo pocisków leci we mnie. Nawet jeśli nie są potężne. O, to dobra, dam radę. Dobre łyknięcie. I tak, skoro ty czarujesz, to ja też będę czarował. Tylko trochę inną metodą. Oczywiście. Mhm, hitboxy typowe dla takich momentów. Definitywnie dotykam bronią, ale nie. Hitbox mówi nie, nie trafiłeś. Okej. Okay. Idź, teraz uda mi się. Proszę, proszę, aby się udało. Nie, oczywiście musiał ktoś przerwać. Bo to jest norma, że po prostu wszystkie moje zaklęcia są przerwane w 5 sekund. Znaczy, szybciej nawet. Dobra, teraz weszło. Chociaż, jak tak widzę, jak szybko pada, to nawet nie wiem, po co się męczę z tym wszystkim. Wiesz, po prostu błyskawice. Ale nawet i bez tego cię bym pokonał. Zwykła kosa jest wystarczająco dobra. Do pokonania ciebie. Dobra. O, krwawie nie weszło. Dobra, pokonana. Dziękuję. I jest jakaś fajna nagroda? Nie, jest 13 tysięcy. A nie, kamień pamięci. I... O proszę. Jesteśmy w miejscu, do którego dążyłem. Spodziewam się, że to będzie bardziej ukryte. No ale jesteśmy tu. Mamy to.
Kometa Azura. Najpotężniejsze zaklęcie w Elden Ringu. Jest najważniejsze, legendarny czar. No więc tak. Kolejny krok do legendarnych wszystkich zaklęć za nami. A teraz robimy to, czego mi się nie domyślił. Totalnie. I możecie potraktować to jako poniekąd samouczek, poradnik, chociaż... W sumie bardziej poradnik. Teraz, kiedy mamy to zaklęcie, ogólnie mówiąc, powinniśmy udać się do naszej czarodziejki Seven i porozmawiać z nią. Gdy już to zrobimy, zaraz zobaczycie, co dalej. Najpierw zwój, jeszcze przy okazji. A, dobra, mniejsze. Zanim coś jeszcze, czyli wykupię wszystkie zaklęcia. Stwierdziłem, że po prostu będę wykupywał. I teraz proszę. Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Okej, okay, to teraz zaraz wybierzemy, ale swoją drogą do Akademii też jeszcze wrócimy, bo okazuje się, że tam ponoć dużo zostawiłem. Ja nie wiem gdzie i jak, ale będę musiał tego poszukać później. Ale póki co tak, zajmijmy się tym dalej. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. After his expulsion from the Academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia. In the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the Glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. No, i tutaj mam teraz wszystko, o co mi chodziło. Powiem szczerze, jak sam to jest takie, okej, okay, dobra, zobaczymy. Tak, no, ja bym się tego nie domyślił. Mówię szczerze, po prostu sam bym się tego nie domyślił, ale no. Teraz mamy w sumie dwie rzeczy do zrobienia. Zacznijmy jednak od tych przyjemniejszych i lepszych dla mnie poniekąd. Aha. Czyli inaczej mówiąc, na kuń z pochodnią w łapie, żeby mnie nic nie zjadło. I jesteśmy tu, czyli tak, najpierw do szopy tego gościa. Bo tutaj właśnie od jednego w sumie źródła wiem, że ponoć on może mi dać jakieś zaklęcia, czy tam właśnie inkantacje, bardziej niż zaklęcia, co jest trochę dziwne, bo był zawsze, w sumie sam nawet się uważał za selenskiego maga, ale skoro ma jakieś inkantacje, to nie będę się kłócił, po prostu je przyjmę z przyjemnością. A druga rzecz, ponoć też jest jakaś inkantacja gdzieś w bagnie. Tego drugiego się trochę bardziej obawiam, ale no. I w sumie, żeby nie było sytuacji, w której on może zginąć przez swojego własnego pieska,
Polałem tego pieska. 313. Niedużo to, ale nie będę narzekał. No i cześć. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. I proszę, uczy się magii błyskawicznej, uczy się inkantacji? Bo ty zawsze? A. Nisza, nici szkodników, szliwuje na wprost osoby rzucającej niezliczone lepkie nici. Inkantacja sług zgnilizny. Technika bladych szkodników pełzających po ziemiach dotknięcie szkarlatem z glizną. To porzucone dzieci bogini. Może interesują cię inkantacje z glizny? Nie wiem, ale wezmę to. Rot incantations. Then you might like to learn something of the history of Melania, goddess of scarlet rot. O, dobra, może się dowiemy teraz, gdzie ona jest. Chęcią, ale najpierw to jeszcze. Gave Millicent a golden arm replacement. This is a wonderful development. Thank you for your kindness. Now, Millicent may fully realize her true warrior's potential, like her beautiful mother. Ale dobra, licencja jeszcze. Ja chciałem się uczyć o tej Malenii, bogini zgnilizny czy coś. Ja chcę wiedzieć, gdzie ona jest i jak ją pokonać. Millicent, she is a bird. Green and undeveloped, waiting to flower into magnificence. What a wondrous day that will be. In truth, before her, I'd never seen a bud of such superior quality. She might very well outshine her sisters. Queen Melania, King Consort Radagon, were blessed with twin demigods. And Melania was one of them. She was born an Empyrean, carrying the Scarlet Rod. An Empyrean is no mere demigod. In the age of the Elden Ring and Queen Manica, the precious Empyrean was born, a new god to forge a new order. Since Melania fought Radahn, and the great Scarlet Flower blossomed in Aeonia, I have dedicated myself to her. And to the resplendence of the Order of Rot, the cycle of decay and rebirth. Okej, okay. Nie do końca rozumiem wszystko, ale niech wam będzie. Pracka modlitwa. Do you... Nie, okej, okej. Cokolwiek to by było, nie było. Super, że jest. I tak. A co jeszcze miałem powiedzieć? W sumie gdzieś ponoć tam bagnie coś pomniałem. Ale na to pozwólcie, że teraz się nie będę skupiał. Że na to, na tym po prostu nie chcę. Idziemy jednak do ważniejszego miejsca, w którym to teraz możemy przejść przez barierę, która ostatnio nas ograniczyła. I jak mówiłem, samo to jest takie okej, fajnie. Ale ja bym się po prostu tego nie domyślił. Nie, to nie tu było, przepraszam. Bo tutaj i... Nie wiem, czemu nie mam tam... Albo tam nie było miejsca łaski, albo znowu z jakiegoś dziwnego powodu mi się nie pokazało. Mhm. No. Mniejsza z tym jednak. Szybko tam dojedziemy. I tak, ogólnie mówiąc właśnie. To jest najważniejsze. Cała ta tajemnicza bariera jest związana z wątkiem tej czardziejki. Przez to, że znalazłem jedno zaklęcie, dostajemy klucz, który pozwala otworzyć tą barierę i no, spotkać innego mistrza, co za tym idzie, jak co niektórzy mogą się domyślić, dostać kolejne zaklęcie. Jak na zaklęcie samym mi, powiedzmy, zależy, tak bardziej mi zależało na tym, żeby rozbić tą pieczęć. To, że wiem o tym zaklęciu, to jest teraz kwestia poboczna. Ale no, jak mówiłem, najważniejsze, że wiem o tym, jak otworzyć pieczęć. W sumie póki jeszcze przy tym jesteśmy, to może warto byłoby pokazać opis tego czegoś, zanim to stracimy. A, proszę. Mhm. Okej. Okay. I widać w sumie, że nie było w takim wypadku tej miejsca łaski. Bo to są tacy dziwni. Więc zgiń. Jestem nawet nie wiem, po co ich atakuję. Ale tak,
pójdźmy po prostu szybko i z góry od razu informuję. Jak tylko dojdziemy do kresu tego miejsca, to kończymy odcinka. Bo po prostu jest już to długo i no nie uważam, żeby to był dobry pomysł, by jeszcze dłużej to miało trwać. Więc tak, 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 szybko tutaj, na dół. A, znowu ten dziad. Takiego nie lubię. Nie pozwolę, żeby mnie pokonał. No nie, nie, ja mówiłem, nie pozwolę, zginęłem. Widzimy się za chwilę, po prostu. No, dobra, pokonałem dziada. Więc jesteśmy już na dole, bezpieczni w ogóle. I teraz sobie uświadomiłem, że w sumie to nie trzeba było przyłazić od tej strony, mogę iść tam dalej bezpieczniej. Nie marnował wtedy kolejnego, jak to się nazywa, no. Nie musiałbym marnować kolejnego łuku runicznego, no ale trudno się mówi. Stało się. Nie ma co płakać, a póki co, gdzie nas to wypluwa. A, tutaj, okej. Okay. Nie jestem pewien dokładnie, gdzie to było, aż tak całkowicie. Ale spokojnie, zaraz znajdziemy dojście tam, gdzie chciałem. Jestem tylko prawie, że pewien. Spadnę do tego kryształka, z niego pójdę gdzieś dalej kawałek. Zabiję wonosza ślimako kryształa. Spadnę tutaj. I widzimy już barierę. No, tak więc jej. A, czy on tutaj też ostatnio stał, ten czarodziej? Jeśli tak, to wow. Dziwne, że nie pamiętam. Ale tak, bierzemy, mamy tu coś. No i jej. Sieniański łamacz pieczęci, hura! No i oto on. Klikam na niego, rusza ręką. I zdobywamy gwiazdy ruiny. Górę to... Już wam pokazuję piękny opis, podobnie jak tutaj, bo tutaj, no, widzicie legendarny czar? Legendarny czar! No. Mhm. Dwa wspaniałe, potężne zaklęcia. Mamy je. Wszyscy jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia sukcesu. No a poza tym, że coraz bliżej właśnie sukcesu, to jeszcze możemy pójść i sprawdzić, czy będzie miał nam coś do powiedzenia po tym, jak go odnaleźliśmy. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere. But the Academy's shackles prevent it being moved. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. My body is on the imprisoned. Okay. Nie z tego więcej niż myślałem, ale tym się teraz nie przejmujmy. Powiedz mi po prostu, słuchaj, no znalazłem gościa. What a place to find Master Lusat. You have my gratitude. This is all your work. I am truly pleased to have you as an apprentice and a kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please take it. Odłamki światła gwiazd. The bodies of masters Azure and Lusat can be admitted to the academy. If only I could undo these wretched shackles. Jest coś nowego? Nie. W takim wypadku. No, na tym kończymy. 54 minuty, ale jest sukces. I cóż, no. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i no. W następnym epizodzie zajmiemy się pozostałymi sprawami, które no wyszły, bądź o których wiedziałem wcześniej, chociaż powiem szczerze, jej kwestią zajmę się może nie, jeszcze nie wiem. Na pewno jednak z tego, co istotniejsze, to właśnie chciałem sprawdzić most, który gdzieś ponoć jest w pobliżu Morgota. Może to chodzi o ten most, czy coś? Na pewno też chciałbym ewentualnie zwiedzić bagno i w sumie... Co to jest?
W sumie muszę jeszcze nadal zająć się tym jednym rzeczą tutaj. Mniej więcej o tu. Gdzieś to będzie, jeśli się nie mylę. Ale dobra, to później o tym. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.